Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Totalnie nie wiem, kiedy ten film wyjdzie, więc jeśli jest już po świętach, to mam nadzieję, że dobrze spędziliście święta. Jeśli to jest wszystko w trakcie, to mam nadzieję, że dobrze się bawicie na świętach, spędzacie super przyjemny czas. Ja dopiero wstałem, kurczę, no masakra, męczę się. To już nie jest jet lag, bo ja 2 dni spałem normalnie, już fajnie wszystko wstawałem. Nie wiem, mam jakąś bezsenność. W ogóle wstawiłem dzisiaj o 4 w nocy, że jest bezsenność, jest opór bezsenność. Poszedłem spać w ogóle o 5, to nigdy chyba nie dostałem tyle od was wiadomości. Od razu, na bieżąco. Ja też. Naprawdę dużo osób. Nie wiem, czy przez tą ekscytację świąteczną, czy no nie wiem, o co chodzi. W każdym razie dużo osób nie śpi. Zaczynamy tego vloga. Za chwilę przyjeżdża moja mama już, czyli będzie cały komplet gości. Zaraz wam w ogóle, znaczy wam nie pokażę, ale pokażę komuś z rodziny, co nagrałem w nocy, bo naprawdę uśmiałem się bardzo z lunatykującego wujka. Zaczynamy tego vloga. Jeśli jeszcze nie obserwujesz mojego kanału, koniecznie to zrób. A my lecimy z tym vlogmasem? Czy to już jeszcze vlogmas? Nie wiem. Za 3, 2, 1. Jest moja chudzina. Dwie chudziny przyjechały. Gdzie jest Koko? Koko! Kto tak już woła? O, baba przyjechała i ciocia. O, to jest ulubiona ciocia dopiero. Od razu. Zobaczcie, tak wygląda przyjście do ulubionej cioci. Koko, tak! Koko jest! Ciotka! O Jezu! Do mamy przyjdzie od razu? O, pewnie, że przyjdzie! Chodź, patrz, to Nikoli dzisiaj! Tak, no. A ostatnio chyba nie chciała, tak? Jakiś foszek był ostatnio? No, ostatnio coś tak nie bardzo. Ciocię poznała przede wszystkim, bo dziadek pyta, czy babcię poznała. A daj buzi, cioci! Daj buzi! O. Busi? Dla baby busi, daj. Myślisz, że ale poszedł się do Nikoli, co? Tak, dzisiaj od razu coś stęskniła się za ciocią. Gramy w taką grę teraz, pokażę ci jeden filmik. Tak? I gramy w grę spróbuj się nie zaśmiać. Czyli próbujesz się nie zaśmiać, dobra? Dobra. A film to jest twój brat lunatykujący, dobra? Bartek? Tak. Ale tak serio? Lunatyk? Tak, próbujesz się nie zaśmiać, okej? Okay? No dobra, ale, no, jak mnie to nie rozśmieszy. No to dobrze, no to wygrałaś. Jak cię nie rozśmieszy, to wygrałaś. No dobra. Kliknij play. No nie! Przestań, od no teraz, dobra, od tak. Teraz. To pokaż twarz. Powaga. Dobra, no. Tak, słuchaj. Ty, ale to jest, on musi iść do lekarza, kurczę. A nie obudziłeś go wtedy? Nie. Ty możesz być bardziej odporna na to, ale gramy w grę spróbuj się nie zaśmiać, dobra? Czyli próbujemy, żebyś się nie zaśmiała. 3, 4. Trzymaj, oglądaj. Czeka, to niech położyć. Musi być ciężko, to nie ma co się śmiać. O, coś zbiera z podłogi. Coś zbiera z podłogi. Jak taki z Białowieży żubr. Tak, tak, dokładnie. Film nazywa się Spróbuj się nie zaśmiać, ok? Masz challenge, żeby się nie zaśmiać. 3, 4. Ej. Halinka już przygotowuje śniadanie. To jeszcze nie święta, jeszcze nie stół świąteczny, ale po prostu, żeby posiedzieć. Przyjechała mama. Już wszyscy są, komplet gości poza Wojtkiem, bo Wojtek był wczoraj, ale dzisiaj też przyjdzie. I zaczynamy. Siad. Łapka, łapka, łapa. Leżeć. O kurde, serio? A Chico nigdy nic nie potrafił, nie? Nie, Chico dawał busi. Dawał busi. Podskakiwał tak, a łapkę to tak tylko odrywał od ziemi, no nie. Troszeczkę materializmu na początek. Pokażę wam, co dostałem od Mikołaja. Czy już nie wiem w końcu, kto przynosi prezenty pod choinkę. Nie wiem, czy wiecie, ale bardzo dużo, większość z was, może z 80% starych widzów Angeliki, każdy z was pisze, że ogląda ją od momentu, jak dodała film Co dostałem na 18 urodziny. Zaczynamy. Tutaj od prezentu, który jeszcze nie dojechał, dostałem moonbootsy krótkie, czarne.
czarne. Mikołaj nie dostarczył, przywiezie po świętach. Czyli po prostu prawdopodobnie nie było, ale taką karteczkę dostałem, że dostanę po świętach. Bardzo się cieszę, bo moonbootsy krótkie, męskie są sztosem. Tu dostałem do tego bicy, takie jak ma Angelika, tylko że czarne, z takim, zobaczcie, z takim środkiem. Bardzo się też cieszę, bo to są słuchawki bezprzewodowe. Zawsze na podróży Angelice zazdroszczę, a tym razem ja mam. Oczywiście to jest od osoby zajmującej się prezentami mikołajowymi od Angeliki, od strony Angeliki. Tutaj również od Mikołaja Angeliki, to muszę powiedzieć. Tutaj również od Mikołaja Angeliki są to perfumy Chanel. Bardzo mi się podoba ten zapach. To jest jakiś nowy zapach, ale sprawdzałem go ostatnio w Seforze i jest sztosik. I tutaj dostałem od Wojtka voucher na koszulę szytą na miarę. Bardzo się cieszę z tego prezentu. To jest w ogóle Stylers Club, więc jest sztosem. Nigdy nie miałem ani nie mam niczego szytego na miarę, więc bardzo też się cieszę z tego prezentu. A jeśli chodzi o dziadków, to niezmiennie od ilu ja mam lat? 28. To od 28 lat jest hajsik do kieszeni. Zawsze to doceniałem i doceniam nadal. Dziadkowie, dziękuję bardzo. W ogóle każdy Mikołaj, który coś mi przyniósł, nie sądziłem, że byłem grzeczny w tym roku na tyle, żeby dostać takie prezenty. Dziękuję bardzo. No i co? I zaczynamy dzień. Czas na prezenty. Osoby, które wczoraj nie były. Zapraszam na kanapę prezentowiczów. Widziałeś tą reakcję? To jest mój Mikołaj, tak jak wczoraj. Nie, to jest pomocnik Mikołaja, sorry. Mój pomocnik zaczeka, ładna pantera. Pamiętasz, babcia, ten zabroniłaś nam czytać takich? Znaczy no z tej serii. Wow. Mgiełki i balsam. Mamo, zobacz. Victoria's Secret, twoja córka. Bardzo się cieszę, jestem bardzo zadowolona. Więc jakie czasy przyszły, że już siostrze takie rzeczy zamiast zabawek. Dziękuję. Ostatnio mówiłaś, nie? Nawet. A to jest ten klasyk, czy to jakiś nowy? Klasyk. Jeden klasyk. Przyjemność masz mi. No, to moje ulubione. Na jak, Nixon? To są ze Stanów, cukierki, M&M'sy. Mgiełka, tak, Twinkle? Tak. Tylko nie pryskaj w siebie, nie? Tak jak babcia, bo babcia skórę sobie pryskała. O kurczę, ale piękny, zobacz, a ten tu męski. Nikolcia, jeszcze tu masz prezent. Zobacz, Nikolcia, tu masz prezent. To jest, ale mega. O kurczę. To jeszcze wiesz, jeszcze rozbijesz, zobacz, już Charlie ma rozbitą bardziej. Dziękuję bardzo. No proszę, ja cię. Ona mnie zawsze ubierze w jakąś bieliznę, co? Ona zawsze ma piżamki przedszkolaków, no, a ty z niej chcesz zrobić, wiesz. Taki śliski jest fajny, przyjemny. Lepszy od mojej. Bo jest mało tego śliskiego. Tak, wiem. Ja właśnie w ogóle myślałem, że to taka, wiesz? Tak. Wow! Śliczny! Tutaj taki kombinezon kapelkowy, zobacz. O kurde, ale ładny. Charlie! Wow! Zobacz, ile prezentów ma ona lizaczkiem. A jak trzeba otworzyć? O, jak trzeba otworzyć? Baba, otwórz. Zaczynałem dzień od prezentów, a tutaj jeszcze dorzucam, co dostałem od mamy i od Adriana. Czekoladkę, książkę. O, morsowanie, to jest... A, to na pewno od Adriana, bo Adrian morsuje. Bo ja mówiłem mu, że Wim Hof, a on mówi, że jest jeszcze większy kozak od Wima Hofa, więc to na pewno jego inicjatywa, dziękuję bardzo. Karolinę Herrera czy Herrera? Jak po hiszpańsku to Herrera, perfumki. Super. A jaki mam w ogóle zestaw teraz mocny? Chanel i Karolina Herrera. Dziękuję naprawdę wszystkim za te prezenty. Jestem mega wdzięczny. Tam, da, da, dam! Gdzie to lepiej widać? Święta. Kojarzycie model, gdzie starszy przepycha się z młodym, jakieś tam zapasy dla żartów bijatyka. No i niestety się przepychałem, zapasy robiłem z Filipem, z moim kuzynem i sam się przejechałem, kurczę, tą bransoletką. Wiecie skąd wiem? Na początku nie wiedziałem, po prostu sobie przepychaliśmy się, on mnie dusił, ja go obaliłem. Totalne żarty, wiecie, żarty, przepychanki rodzinne dla totalnych żartów. I nagle wstaję, a Filip: co ty masz na głowie? Podchodzi do mnie Angelika: Boże, całą głowę masz rozciętą. Ja już się przestraszyłem, mówię, co jest? Ja już widziałem tutaj sznytę, gdzie wychodzi mięso i mam rozwaloną głowę, ale zdziwiony byłem, bo nic nie czułem, ani nie uderzyłem, ani on mnie nie uderzy, bo nie uderzaliśmy się, tylko zapasy. Mam tutaj takie coś, tutaj taki zameczek, po prostu przeciąłem sobie całą skroń, a skąd wiem? Dlatego, że kiedyś, z rok temu, identyczną akcję robiłem z Blondino Latino i za chwilę skończyliśmy się zapasować, popatrzyłem, on cały na szyi miał taką sznytę, taką jak ja tutaj na twarzy, także karma wróciła po prostu i na początku też nie widzieliśmy, o co chodziło. I tak, to jest bransoletka od mojej cioci, od Sary, od po prostu rodziny z Włoch, która jest śmiercionośnym, uważam, narzędziem, bo naprawdę, zobaczcie jak to wygląda. Jedziemy teraz na spacer, przejść się rodzinnie i później zasiadamy do stołu, żeby spędzić czas razem rodzinnie. Super jest, nawet to mi nie zepsuje tego po prostu, jak jest świetnie teraz u mnie w domu.
Słyszałaś? O, moja piosenka z nowych lat, a Bartek, która? Ta, a to stare. Ale wiecie, że w pierwszej wersji to było czarno-białe, to dodali kolor. Niech, niech są. Naprawdę? Tak, nie było koloru tego. Ale to już jest kolejna wersja ukolorowana. Tak, parę już. To już jest trzecia wersja. Ale moja wersja to była czarno-biała. Czarno-biała, naprawdę? Czarno-biała, tak. A może tak telewizor twój odmieniał? Nie. W Stanach może już kolorowe było. Co się śmieje? Wiedzieliście o tym? Bo ja wiem, że to jest już ukolorowana wersja, kolejna, ale myślałam, że pierwsza była taka vintage kolorowa, a się okazuje, że ta wersja była czarno-biała. Czemu babcie założyłaś taki materiał? Nie przytulisz się do... Bo tylko w taki weszłam. Już siedzimy sobie z rodzinką cały czas przy stole, no nieźle to wygląda, powiem wam, nieźle. Kompletnie to nie boli w żadnym wypadku, jeszcze w ogóle tutaj mam rysę. Jak to jest możliwe, że ja tego w ogóle nie czułem? Siedzimy sobie teraz przy stole, ja wiecie, coś tam nagram takiego, rzucę sekundkę aparatem, ale, ale tak to nie, w ogóle widzę na stories, że strasznie szalejecie, że moje stories w tym momencie ogląda ponad 300 tysięcy osób, to jest około o 100 tysięcy więcej niż zawsze. Więc klikacie tam przy tych stołach wigilijnych, świątecznych, żeby coś tam pooglądać. Angelika, już jak to oglądacie, to Angelika dodała vloga z Wigilii. Dzisiaj jest pierwszego dnia świąt i to ze świąt będzie tyle, tak mi się wydaje. Pod kołderkę, bazę zrób! Chodź, chodź, pokaż cioci jak robisz. Pokaż jak ty umiesz, ona ma nową zabawę, ja wymyśliłem. Musisz schować się pod kołdrę całkowicie z nią. Gdzie są moje dziewczyny najkochańsze? Gdzie one są? Trzy, cztery... A tu jesteście! Zamykamy. Gdzie są moje dziewczyny? Tada! Tu jesteście. Chcecie po jednej zabawce niespodziance z Harry'ego Pottera? Tak. Tak? Tak. Tak. Tak, dobra, to idę. Losuję. Maszyna losująca jest wolna. Następuje zwolnienie blokady. Jest dla Charlie, jest dla Nicoli. Z lewej czy z prawej, Nicola? Z prawej. Z prawej. To jest twoja? A to jest twoja. Proszę bardzo. Ron! Nie Ron. A nie jak on? Fred, bo jest F, bo ma F na swetrze. Angelika od razu przyszła i zastanawiała się, dlaczego jest tu taki rozpierdziel, to bawiliśmy się ogólnie. I jeszcze przedtem też się bawiliśmy w bazę z Charlotką, dlatego. Teraz musimy tutaj zmienić pośród dla twojej mamy. Dobrze, no proszę. Nocujemy na kanapie. My na kanapie nocujemy? O, masz. Dobra, Kola wylosowała Dumbledora. Wiesz? Gdzie jest Dumbledore? Pokaż. Chcesz, chcesz wylosować? Jezu, Dumbledore. Z prawej czy z lewej? Z dłoni. Z lewej, ten o co wystarczy. Proszę. Patrz. To ta świrnięta jak ja. Nie. Tak, to ta świnie? A, to... Ej, nie wiem kto to jest. Widzowie, musicie nam pomóc znowu. Hermiona. Nie, to nie jest Hermiona. A może? Ona miała taką bluzkę. Ej, mała, zobacz, to nie jest Hermiona? Tak. Jest znowu ubrana na kilka razy, wiesz? Tak myślisz? Tak, bo ona miała taką bluzę, pamiętam. Podejdź teraz po drzwi i nagraj jak Bartek chrapie. Błagam. Ja muszę, słuchajcie, my tak normalnie w nocy budzę się, myślę, co się mogę dzieje. Sobie? Jakieś rury tam szumią. A to Bartek, przez ściany, przez zamknięte... To chodź ze mną. Chodź. Tam śpi smok. Edytka, zobacz. Słyszysz jak brat? To też ja przystąpię właśnie, myślę, coś to jest. Dobra. Oficjalnie ostatnie dwa, dla mojej mamy i dla mnie, bo dawaj. Ja już dawno nie, ostatnia chyba w Stanach otwierałem ja. Ostatnie, oglądałeś pewnie Harry'ego Pottera, wiesz o co chodzi tam? No raczej. No Harry'ego Pottera z Nicolą chyba to wszystko przerobiłem. A więc kogo ją? Ale... Severus Snape! Ale po imionach też nie, nie znam. To jest Ron Weasley. Tak, wow. To jest on. Z bliźniaków? Nie, ten przyjaciel Harry'ego Pottera. To same Matrysza. Najfajniejsze na koniec zostały. Teraz moja mama została zatrudniona do zabawy. Mogę też? Ciekawe zadowolona. Tata też może? Rodzinka sobie leży pod kołderką, tak? Ja to zawsze się to ja, tak bezpiecznie. Ja też, to jest baza. Nie? Baza to jest. No. A! Co ty robisz? O taka, jesteś duża już? O, jaka zarozumiała teraz, nie? Widzisz minę? Widzę. Mikołaj. Ciekawe. Kto to? Cieszę. Kto to? Kto to? Kto to? Ja zabieram te wszystkie prezenty i idę sobie do innych. O Boże, kto taką zabaweczkę dostał? Jak ładnie malujesz. Rysujesz, przepraszam. Jak Picasso, córciu. Przecudownie, naprawdę, jesteś mega uzdolniony. Zobaczcie, co dziadki oglądają. Minionki. Daj, powąchaj, musisz powąchać. Ale ła. Nie, nie fajnie? Chodząca reklama Twinkle Candle.
I grają króle, witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda ogłaszają. O Jezus, przysmak hetmański wjeżdża, uwielbiam. Musisz się rozmrozić troszeczkę. Zamrożony jest? No bo na dworze, na dworze był. Może być jeszcze trochę zmrożona, bo była na tarasie, nie? Ale... Dobra? Powiedz Wesołych Świąt. Było dobrze. A buzi daj widzom. Ooo, jesteś słodka. Moja cudowna gospodyni. Zobaczcie, że wszystko robi, ogarnia. Przespała się 20 minut, żeby naładować energię i teraz sprzątanko. Super, jesteś, to jest nasze pierwsze święta. Jesteś, po prostu sprawdziłaś się jak nikt. Zobaczcie, puściliśmy sobie jakiś dokument. Jest dzisiaj o Maryli Rodowicz. Już cała rodzina zasiadła, oglądamy Marylę Rodowicz. I później grzaniec i jakiś świąteczny film. A ja się już z wami żegnam. Ustaliłem teraz z Angeliką, że ona też nie dodaje filmu dzisiaj, więc na pewno będziecie ten film oglądali dopiero po świętach, bo terminowo musi ten film się pojawić u Angeliki najpierw, bo najpierw Wigilia, później święta. My, tak jak mówiłem, oglądamy dokument o Maryli Rodowicz, później jakiś świąteczny film, wtedy jadą grzańce. I wiecie, co jest najpiękniejsze? Najpiękniejsze jest to, że jak oni do mnie wszyscy przyjechali, czym się różnią święta niż w Białej Podlaskiej? Tym, że w Białej Podlaskiej każdy ma swój dom. No ja nie mam, ale ogólnie każdy gość ma. I jest do którejś godziny siedzenie i rozjeżdżamy się do domów. A tutaj, jak nie wiem, jak w Kevinie, czy po prostu jak w najlepszej mojej przynajmniej świątecznej fantazji, że dzisiaj świętujemy, poglądamy filmy, grzańce, to wszystko. Nie wiem, 23, północ, pójdziemy spać i rano budzimy się wszyscy razem, wspólne śniadanko, tam już będą spacery, inne rzeczy, także to jest fajne. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że podobał wam się taki film. Dziękuję wam za Vlogmas. To już zdecydowanie to jest ostatni film, kiedy nazywam film Vlogmas. Naprawdę mega wielkie przeżycie. Widzimy się w kolejnych filmach. Niech dzieje się magia. Siema!